poranne pytania Radia Olsztyn. Przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam. Naszym gościem jest dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Jurgiel. Dzień dobry panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Agrounia protestowała i blokowała drogi także w naszym regionie. Zacytuję panu coś, a w zasadzie kogoś, dobrze? Premier jak turysta jeździ po kraju i odwiedza kolejne gospodarstwa. Rolnicy szukają stryczka. Na drodze stają rolnicy, którzy przez 60 dni nie mogą w normalny sposób sprzedać swoich świń. Potężna epidemia ASF dziesiątkuje gospodarstwa będące ważnym elementem łańcucha produkcji żywności. Dziś wielu rolników jest tak załamanych, że nie wierzy, że rząd może cokolwiek dobrego zrobić. To słowa należące oczywiście do Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii. Powiedział je podczas briefingu prasowego właśnie w naszym regionie. Jak się pan odniesie do tych słów lidera tej rodzącej się być może partii politycznej Agrounia? No jest to jedno ze środowisk, które broni rolników. Myślę, że takie działania w demokracji są niezbędne, nawet potrzebne, jeśli coś się złego dzieje w pewnym obszarze. Jeśli chodzi o afrykański pomór świń, to rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna, ale tutaj chcę od razu powiedzieć, że mam szereg zastrzeżeń do działalności ministra Ardanowskiego, bo on teraz w różnego rodzaju czasopismach pisze, że to by zrobił. Tak jest, to stały felietonista naszego dziennika, on się tam bardzo często pojawia i wypowiada się w roli eksperta. Ja to już od roku śledzę, nie miałem zamiaru zabierać głosu, bo to jest niby jedna opcja polityczna, ale to są kłamstwa, a wystarczy przyjrzeć się działalności dwuletniej pana Ardanowskiego, to nie kontynuował tych działań w zakresie afrykańskiego pomoru świń, które były podjęte za mojej kadencji. My przygotowaliśmy szereg rozwiązań ustawowych, które należało poprawiać lub uzupełniać, tak aby być przygotowany na tą sytuację, która jest obecnie. No wie pan, wiadomo, że były minister będzie bronił swoich rozwiązań jak niepodległości. Będzie mówił, zobaczcie, ja miałem plany, nie sprawdziło się, przyszedł Ardanowski, zrobił coś innego, a Puda, no pewnie nie ma w sobie tyle werwy, żeby to zmienić, jak rozumiem, tak? To znaczy, wszystko można pokazać na faktach. No ja przygotowałem pakt dla obszarów wiejskich, a także była prawie zakończona strategia. Jest to dokument programowy, który należało ściśle kontynuować. Pan Ardanowski to wszystko odrzucił, składał obietnice, co by to zrobił, ale nic nie zostało zrobione, ale już tyle na ten temat. Pan minister Puda, ostatnio miałem możliwość kilkakrotnie się spotkać, przygotowuje plan działań dla rolnictwa i został przekonany do tego, żeby wykorzystać wszystkie te dokonania, które były od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim realizacja tego programu, który jest namacalny, a który został przyjęty przez kierownictwo w 2015 roku, program działań zarządu kierownictwa i rządu na 4 lata. I tam proszę mi wierzyć, te wszystkie obietnice, które ktoś tam składał, szczególnie Ardanowski, były tam realizowane. Jasne, panie pośle, ale to wygląda trochę tak. Rolnicy wychodzą teraz na ulicę protestować i jeżeli ktokolwiek, czy to będzie minister, czy to będzie europoseł, czy to będzie nawet premier, powie, słuchajcie, będą dla was rozwiązania we wrześniu, wprowadzimy je w życie w styczniu 2022 roku, to rolnicy powiedzą, nie, jedziemy na Warszawę, jedziemy na Sejm, jedziemy na KPRM. Są główne problemy, jeśli chodzi o afrykański pomór świń. Przede wszystkim, moim zdaniem, niewłaściwe działanie Komisji Europejskiej. Bo jeśli mamy dwa rodzaje obszarów, jeden obszar zapowietrzony i zagrożony, to jest 3,10 kilometrów, to Komisja Europejska wprowadza jeszcze 3 z ograniczeniami, 1, 2, 3 i to jest ten problem, o który wystąpiłem z interpelacją do Komisji Europejskiej, że nie można tak robić, żeby 40-kilometrowe, 50-kilometrowe wprowadzać obszary z ograniczeniami. W tej sprawie wystąpiła do mnie Izba Rolnicza Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przesłałem do komisarza od Bezpieczeństwa Żywności. Czekam na odpowiedź. To jest naprawdę niewłaściwe działanie komisji. Czyli jak rozumiem, jeżeli chodzi o te strefy i o ich szerokość, czy też zakres, wielkość, to nie jest widzimisię wojewódzkiego lekarza weterynarii i wojewody, nie, że oni zdecydowali, że wprowadzamy taką strefę komisja i dlatego nie możecie handlować
wieprzowiny. Komisja Europejska proponuje dla głównego lekarza weterynarii, trwają uzgodnienia, a potem odbywa się spotkanie wszystkich przedstawicieli wszystkich państw i jest głosowanie na temat tych stref, obszarów objętych ograniczeniami. Tutaj no, Polska ma tyle do powiedzenia, ile może uzyskać podczas dyskusji. Natomiast decyzje zapadają w Brukseli i tutaj trudno obwiniać czy to ministra, czy polskiego głównego lekarza weterynarii. Natomiast no, trzeba przyspieszyć pewne działania. I tutaj rolnicy mają rację, jeśli chodzi o redukcję dzików. Ja przypomnę, że już w 2015-16 roku wprowadziliśmy pewne działania, które ograniczyły rozprzestrzenianie się tego afrykańskiego pomoru świń. Natomiast no, jednym problemem, o którym mówię już od 6 lat, jest sprawa Polskiego Związku Łowieckiego. On powinien być rozwiązany i powinny tak na wzór niemiecki powstać stowarzyszenia, które by podpisywały umowy o redukcję. Rząd przyjął sprawę likwidacji czy wspierania rolników i ten program no, ukazał się już teraz funkcjonuje. Natomiast trzeba zwalczać afrykański pomór świń, a tym pierwszym etapem zwalczania jest redukcja dzików do 1/10 dzika na kilometr kwadratowy. Jasne i dobrze wiemy, co mówią myśliwi. Nam się nie opłaca do dzików strzelać. Koniec, kropka. No, ja rozwiązanie prawne przedstawiłem i dalej to podtrzymuję. Myślę, że rząd powinien takie przyjąć rozwiązania w państwie, które wymuszą redukcję tych dzików, tym bardziej, że mamy w Polsce ponad 2000 żołnierzy zawodowych w służbach wojskowych, które zajmują się właśnie takimi sprawami. Można to też wykorzystać, ale to trzeba w pierwszej kolejności zrobić. Następnie wprowadzić bioasekurację, wymagania, które powinny być kontrolowane. Przypomnę, że za moich czasów funkcjonowały 3 zespoły. Jeden zespół resortowy, potem międzyresortowy i tutaj mamy kontrolę przemieszczania, handel czy legalny, bo wektorem są dziki, ale też i człowiek, który na przykład przemieszcza prosiaki przy sprzedaży zarażone. Czuję się, jakbym trochę rozmawiał z przedstawicielem opozycji, który mówił, ja zrobiłem to, a ktoś to zniszczył. Panie pośle, natomiast na walkę z ASF rząd przeznaczył 200 milionów złotych, to takie dodatkowe pieniądze. Wnioski wsparcia dla gospodarstw utrzymujących świnie w związku z afrykańskim pomorem świń można składać tylko do 27 sierpnia, czyli jest jeszcze trochę dni. Na samą bioasekurację przeznaczono 15 milionów złotych. Ci rolnicy, którzy tam stali w kółeczku i protestowali, mówili tak, tych 200 milionów złotych to my możemy przeznaczyć na 3, może 4 sołectwa, w których są prawdziwi producenci wieprzowiny, czy też trzody chlewnej po prostu. Oni mówią po prostu, drogi rządzie, to są za małe pieniądze, żeby o czymkolwiek rozmawiać. Ja myślę, że tutaj sumę trudno krytykować. Myślę, że rząd ma obliczenia, czy też kalkulacje tych swoich rozwiązań, bo ja przypomnę, że w roku 2016 została przyjęta specjalna ustawa, do której można sięgnąć. Wtedy skupowaliśmy w tych strefach z ograniczeniami wieprzowinę i były robione konserwy. Ustawa wprowadziła możliwość sprzedaży bezprzetargowej, co umożliwiło nam sprzedaż do ministerstw, tam gdzie są jednostki, czy wojskowe, czy policje, czy szpitale. I to rozwiązało w pewnym sensie w tamtym czasie ten problem na północy Polski. Dlatego trzeba do tych rozwiązań wrócić. Tu nie trzeba nic nowego wymyślać. A ilość środków no, trzeba tyle przeznaczyć, ile będą potrzebne wynikające z tego, że zapłacić odszkodowania, zapłacić za współfinansowanie bioasekuracji, zapłacić za likwidację czy dopłaty do zniżki cen wynikających ze strefy i ta suma zostanie określona. To jeszcze na koniec, panie pośle, jedno mam pytanie, bo rozmawiamy w końcu cały czas, gdzieś się przewija ten wątek tej czerwonej strefy i tego zagrożonego obszaru, a gdyby tak cały kraj objąć strefą czerwoną, czyli ja to rozumiem tak, że wówczas, hipotetycznie, wieprzowiny nie można by było eksportować, ale też nie można by było niczego importować, co jest coraz częściej konieczne, jak wiemy. Czyli polska wieprzowina zostałaby w Polsce. To jest w ogóle opcja do rozważenia?
To znaczy takiej sytuacji nie powinno być, bo jeśli chodzi o zakaz bezpośredni sprzedaży i wwożenia, to dotyczy tych dwóch stref 3 i 10 kilometrów. Z pozostałej strefy można sprzedawać za zgodą. Oczywiście pewne zaświadczenia muszą być z świadectwa zdrowia. Weterynaryjne. Natomiast tutaj jest problem jaki? Kupujący nie chce kupować z tych stref, chociaż mięso jest zdrowe. I tutaj będą potrzebne, by były potrzebne, chociaż nie wyobrażam sobie takiej sytuacji i nie chciałbym, żeby tak było, że trzeba dopłacić tę różnicę cen między ceną rynkową, a tą, którą przedsiębiorca chce zapłacić, no albo zbudować swoje ubojnie. No był taki zamysł, jeszcze jak ja odchodziłem, żeby kupić ubojnie u Piniego pod Poznaniem, no to nie zdążono tego zrobić. Kupili to Chińczycy. Taka ubojnia w ramach tego holdingu spożywczego, który powstaje, nie wiem dlaczego jeszcze nie powstał, bo też już były rozpoczęte mocno prace, można by było uruchomić. To jest przykład jakby interwencji państwa. No dobrze, i teraz tak, panie pośle, podsumowując naszą rozmowę, jest pańska interpelacja dotycząca skrócenia tego czasu niemożności sprzedawania świń, zapytania dotyczące wielkości tej strefy. Kiedy spodziewa pan się odpowiedzi? Znaczy odpowiedź to jest w ciągu miesiąca, dwóch, ale nie sądzę, żeby ona była przychylna. Tak. Niestety w Unii Europejskiej no, składam tam sporo zapytań dotyczących rolnictwa i przetwórstwa. No miesiąc średnio jest odpowiedź, ale od razu na pozytywne rozwiązania myślę, że trudno tutaj się spodziewać. Natomiast będę to podnosił na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, tak żeby posłowie mogli się zapoznać. No tyle może zrobić poseł Parlamentu Europejskiego, który no nie ma, który jest w grupie, która nie ma większości w parlamencie. Natomiast właśnie z posłem, europosłem Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofem Jurgielem rozmawialiśmy w porannych pytaniach Radia Olsztyn. Dziękuję panie pośle, kłaniam się. Dziękuję, do widzenia. To były poranne pytania tymczasem.